1 lutego 1942 roku. Śnieg i mróz. U nas w pokoju naprawdę trudno wytrzymać. Zimno i brak dostatecznej ilości tłuszczu powoduje paskudne wysychanie i pękanie skóry. Szczególnie na rękach. 3 lutego 1942 roku. Amerykańskie samoloty zrzucały ulotki, świetnie zredagowane. Francuzi przełknęli je z zachwytem. Na pierwszej stronie jest rysunek pomnika wolności, a pod tym podpis. Daliście nam niepodległość, zwrócimy wam wolność. Trudno wymyślić coś lepszego, jeżeli tylko zna się Francuzów. Dzisiaj każdy był wojowniczy. Cały Paryż roił się od papkinów. Allo, des Américains, vous verrez, niestety. Nam się zawsze zdawało, że Francuzi to ci sami, co w bitwie pod Elo dali się wyrżnąć i nie ustąpili. To synowie Cambrona. I tę legendę trzeba sobie wybić z głowy. Oni się skończyli. Dziś chcą jeść i o niczym nie potrafią myśleć jak o bewsztyku, a niech inni biją się za nich. Byleby tylko dali im święty spokój. Zresztą na świecie jest tylko Francja. 4 lutego 1942 roku. Odwilż. 5 lutego 1942 roku. Rus. Można bzika dostać, to jedno, co można dostać, bo poza tym nic. Żadnej jarzyny, nawet brukwi, ani jednego kartofla lub marchwi. Nic. Gdyby nie to, że sprowadzilibyśmy w grudniu worek kartofli i trochę zapasów, to nie miałoby się co jeść. Ludzie stali się drażliwi i przysłowiowy humor francuski i familijność znikły. Jeżdżę teraz metrem i autobusem i nie ma dnia, żeby gdzieś nie było awantur. W metrze ludzie kłócą się między sobą. W autobusie wszyscy wrzeszczą na konduktora. Niebywałe rzeczy. Pycham się dziś rano do metra. Obok mnie siada jakiś citoyen. Potem wstaje i spogląda w głąb wagonu. Wobec tego stojąca obok staruszka z koszykiem w ręce siada na to miejsce. Ale citoyen odtrąca ją i powiada: C'est pour ma femme. Na to inny citoyen, przyciśnięty do drzwi, rzuca się na tamtego z oburzeniem. Depuis quand les places sont telles réservé dans le métro. Ma rację. Wstaję i ustępuję miejsce staruszce. Tamci dwaj już się kłócą. Zbliżywszy się do drzwi i do mającego słuszność obywatela, mówię mu szeptem: Laissez-le, c'est un courage. Mój obywatel uradowany, że mu podpowiedziałem określenie, którego mu brakowało, drze się od razu do tamtego. Courage. Regardez-moi, c'est goujat. Tamten zrywa się, krzyczy: Wymyślają sobie. I tak na każdym kroku.